Korzyści ze stosowania techniki oddechowej w codziennym życiu. Ja nazywam się Daniel Domaracki, jestem autorem książki Siła Umysłu Sekrety programowania podświadomości. A w tym materiale omówimy sobie, jak poprawnie oddychać i jakie niesie to ze sobą korzyści. Zapraszam na materiał! Zanim przejdziemy do zalet i korzyści ze stosowania techniki głębokiego oddechania na co dzień, najpierw wypadałoby sobie omówić, czym jest technika prawidłowego głębokiego oddechu i przede wszystkim jak ona działa, ponieważ w internecie można znaleźć sporo sprzeczności na ten temat, jak i przede wszystkim różnorodnych technik. Później, niestety, ludziom często wydaje się, że jedna technika jest lepsza od innych, w rzeczywistości, kiedy każda ma swoje plusy i minusy, oraz każda ma swoje unikalne zastosowania. Przejdźmy zatem do konkretów. Technika głębokiego oddychania polega głównie na tym, że zamiast robić płytkie wdechy do klatki piersiowej w ten sposób, gdzie unosi nam się klatka piersiowa, kierujemy powietrze, to znaczy kierujemy. Wyobrażamy sobie, że powietrze wędruje do dolnej części naszego brzucha, tak jakby chciało wejść do przepony. Z anatomicznego punktu widzenia natomiast wygląda to tak, że zwyczajnie angażujemy przeponę bardziej i pozwalamy jej się swobodnie poruszać. W rezultacie wdechy, które bierzemy, są głębsze. Jeżeli dodatkowo dorzucimy do tego taką króciutką pałkę, po każdym wdechu, to pozwolimy jednocześnie pęcherzykom płucnym, znajdującym się w naszych płucach, zaabsorbować więcej tlenu z powietrza, które wdychamy. Czyli po wdechu wykonujemy delikatną pauzę, która może trwać ćwierć sekundy lub pół sekundy, jeżeli czujesz się z tym komfortowo, i dopiero następnie wykonujemy wydech. Wygląda to mniej więcej następująco. Podczas gdy płytkie oddychanie wygląda tak. Zwróć proszę uwagę na moją klatkę piersiową. Gdy bierzemy płytkie wdechy. To niepotrzebnie ciśnienie formuje się w taki sposób, że skutecznie nie pozwala nam wziąć głębszego oddechu, czyli w rezultacie wdychamy mniej powietrza niż gdybyśmy wykonywali głęboki oddech. Aby sprawdzić, czy oddychasz poprawnie i głęboko, możesz wykonać następujący sprawdzian. Przyłóż sobie dłoń do dolnej części brzucha, mniej więcej tutaj, w okolicy pępka lub delikatnie pod nim. Gdy będziesz brał poprawny, głęboki wdech, twój brzuch powinien zostać wypchnięty do przodu. Będzie to wyglądało mniej więcej tak, jakbyś połknął piłkę, czyli następująco. Jeżeli natomiast podczas brania wdechów do góry unosi ci się klatka piersiowa, a twój brzuch pozostaje niewzruszony i wygląda to mniej więcej następująco, to znaczy, że bierzesz płytkie wdechy, które uniemożliwiają dostarczenie optymalnej ilości tlenu do Twojego organizmu, a tlen jest ważny dla każdego organu i każdej komórki w Twoim ciele. W tym dla mózgu, który zarządza całym organizmem. Dlatego właśnie podczas medytacji czy treningu mentalnego oddech jest tak ważny. Oddech bowiem pozwala dotlenić mózg i sprawić, że sama medytacja staje się jeszcze skuteczniejsza. Dodatkowo, jeżeli stosujesz techniki treningu mentalnego, np. Na przed nauką, przed egzaminem, czy załóżmy w trakcie wykonywania pracy, to jeżeli będziesz odpowiednio oddychał, to będziesz w stanie osiągnąć o wiele głębszą Większą koncentrację i utrzymać ją przez dłużej. Dlatego, że dostarczysz odpowiedniego paliwa w postaci tlenu do swojego mózgu. Jeżeli głębokie oddychanie przychodzi ci z trudem, to mam dla ciebie proste ćwiczenie. Zwyczajnie połóż się na plecach i połóż sobie coś ciężkiego na dolnej części brzucha, na przykład grubą książkę, albo jakiś ciężarek, jeżeli takowy posiadasz, lub jeżeli trenujesz na siłowni. Następnie oddychaj powoli i głęboko, patrząc się na ten obiekt dociążający i sprawdzając czy twój brzuch unosi się odpowiednio do góry. To pomoże Tobie wytrenować mięśnie przeponne i inne okoliczne mięśnie oddechowe, dlatego że obiekt dociążający te mięśnie sprawi, że będą musiały pracować one ciężej. Jeżeli będziesz wykonywał takie ćwiczenie przez zaledwie kilka minut, dwa czy trzy razy w tygodniu, to już po kilku tygodniach odczujesz znaczącą różnicę i wdrożysz u siebie nawyk poprawnego oddychania nie tylko podczas treningów, ale także i poza nimi. A teraz kolejny dylemat. Oddychać przez nos czy przez usta? Można i tak, i tak, ale wszystko ma swoje plusy i minusy. To znaczy, oddychając przez usta, jesteśmy w stanie zaczerpnąć więcej powietrza i dostarczyć więcej tlenu. Niech nie zmylą ci jednak informacje dostępne w internecie. To znaczy, często można spotkać się z twierdzeniem, że jeżeli oddycha się przez nos, to dostarcza się więcej tlenu, a przez usta mniej. Jest to nieprawdą. To znaczy, jest tutaj małe niedomówienie. Jeżeli oddychasz przez usta i bierzesz płytkie wdechy, no to dostarczysz mniej tlenu i powietrza niż w porównaniu do oddychania przez nos. Natomiast jeżeli mowa tutaj o intensywnym wysiłku fizycznym, np. Na, na siłowni, podczas sprintowania, jazdy na rowerze, czy praktykowania sztuk lub sportów walki, to nie bez powodu ludzki organizm został stworzony w taki sposób, aby zacząć brać wdechy ustami w momencie, gdy zaczyna brakować nam powietrza. Pomaga nam to nie tylko dostarczyć więcej powietrza do systemu i wspomóc wentylację, ale przede wszystkim dodatkowo się schłodzić. Jednakże, podczas stosowania medytacji, gdzie leżymy spokojnie lub siedzimy w wygodnej pozycji, na przykład w padmasanie, czyli

Tutaj raczej aż tak się nie męczymy, w związku z czym oddychanie przez usta nie jest konieczne. Dodatkowo ma ono jeden minus mianowicie wysusza błonę śluzową i nie filtruje powietrza tak dobrze jak oddychanie przez nos. Należałoby jeszcze podkreślić, że jeżeli oddychasz ustami przez cały dzień, to jest to niekorzystne m.in. dla muskulatury Twojej szczęki i Twojej twarzy. Dlatego generalnie przyjęło się, że powinno się oddychać przez nos, kiedy jesteśmy uspokojeni i nie potrzebujemy dostarczać więcej powietrza ani ochłodzić temperatury swojego ciała, a przez usta w momencie, kiedy w danej chwili jesteśmy pod wpływem wykonywania intensywnego wysiłku fizycznego. Czyli jeżeli biegamy, walczymy, trenujemy na siłowni albo robimy cokolwiek innego, czy jesteśmy w sytuacji zagrożenia życia i na przykład uciekamy przed pożarem, to tutaj już nie będziemy koncentrować się na tym, aby oddychać przez nos, tylko aby brać jak największe i najgłębsze wdechy. Żeby być w stanie wyjść z sytuacji bez szwanku. Czyli gdy nasze ciało potrzebuje więcej powietrza, wtedy wdrażamy oddychanie przez usta. Jest jeszcze tutaj taki jeden mały niuans, mianowicie nie każdy może oddychać przez nos przez cały czas, i już tłumaczę dlaczego. Osoby z alergiami na pyłki, kurz czy inne powszechnie obecne alergeny. Lub też osoby ze skrzywioną przegrodą nosową, co uniemożliwia im branie pełnych wdechów przez nos mogą mieć problemy z takim oddychaniem. Na przykład ja cierpię na obydwie przypadłości. Nie dość, że w lecie cały czas mam zatkany nos i kicham i smarkam, to jeszcze dodatkowo mam skrzywioną przegrodę nosową i czekam na operację. Oznacza to, że w momencie, gdy mamy lato i nos zaczyna mi puchnąć, to jest mi niezwykle. Trudno oddychać przez prawą dziurkę. Dlatego też nie każdy zawsze może oddychać przez nos, i nie dla każdego będzie to dobre, ponieważ jeżeli nie dostarczasz wystarczającej ilości powietrza, jeżeli musisz się męczyć przy każdym branym wdechu, to zwyczajnie oznacza, że oddychasz niewłaściwie. Dla swojego ciała. Dlatego w tym wypadku, jeżeli cierpisz na podobne przypadłości, sugerowałbym na przejście na oddychanie ustami. Jednak tutaj trzeba mieć na uwadze, że wysusza to błonę śluzową i zwyczajnie może sprawić, że na przykład po 20 czy 30 minutach zrobi ci się sucho w ustach oraz w gardle. No i jak wspomniałem wcześniej, wszystko ma swoje plusy i minusy. Podsumowując zatem samą technikę głębokiego oddychania, można powiedzieć, że należy brać głębokie wdechy, pozwalając swojej przeponie swobodnie się poruszać w taki sposób, aby powietrze w cudzysłowie wędrowało do dolnej części brzucha, gdzie znajduje się punkt energetyczny Hara, znany na przykład z licznych filozofii wschodnich sztuk walki lub też czakra sakralna, zwana svadhisthana w sanskrycie. Po wykonaniu każdego wdechu powinno się zastosować króciutką pauzę, aby umożliwić pęcherzykom płucnym absorpcję większej ilości tlenu z wdychanego powietrza. Następnie wykonuje się wydech, również można dodać mikropauzę, jeżeli akurat medytujemy, jeżeli nie, to możemy przejść do kolejnego wdechu i powtarzamy cały cykl. Można oddychać zarówno przez nos, jak i przez usta, albo to mieszać. Na przykład wykonać wdech nosem i wydech ustami. Oddychanie w ten sposób nie powoduje takiego wysuszania błony śluzowej, jak w przypadku brania wdechów. Przez usta. Dlatego jest to kolejna technika oddechowa, którą czasami nazywam metodą fali. Generalnie, zarówno oddychanie przez usta, przez nos, jak i oddychanie mieszane jest poprawne, i oczywiście zależy tutaj do jakiego celu chcemy to zastosować. Niemniej jednak, wszystko rozchodzi się o to, aby wdech był głęboki, jak to się mówi, do brzucha, a nie do klatki piersiowej. I poprzedzony delikatną pauzą, żeby zwyczajnie dać czas swojemu organizmowi, żeby wchłonął ten cały tlen z powietrza znajdującego się w naszych płucach. Kiedy tę podstawową technikę głębokiego oddychania mamy już za sobą, możemy zatem przejść do korzyści z głębokiego oddychania w życiu codziennym, czyli korzyści, jakie możemy odnieść w życiu, sporcie i biznesie, a nie tylko podczas medytacji, ponieważ wielu osobom chodzi m.in. o to, aby praktyka medytacji i treningu mentalnego przełożyła się także na ich codzienne życie. Zacznijmy od życia codziennego. Jeżeli za zrobisz sobie kilku lub kilkunastominutową sesję głębokiego oddychania, leżąc w łóżku tuż przed snem, to aktywujesz parasympatyczny układ nerwowy, który wprowadzi Cię w stan relaksacji szybciej. Umożliwi to Tobie zaśnięcie szybciej, z mniejszym wysiłkiem i przede wszystkim głębszy sen. Dodatkowo będzie to kodować w Twoim mózgu technikę poprawnego oddychania, co zwiększy szansę na to, że z czasem zaczniesz Oddychać lepiej i głębiej także przez sen. Jeżeli zatem masz na przykład problemy z płytkim oddechem czy chrapaniem, stosowanie technik oddechowych może wspomóc walkę z tymi problemami. Głębokie oddychanie za dnia natomiast sprawi, że będziesz miał większą koncentrację i więcej energii, czyli zwyczajnie będziesz czuł się lepiej. A któż nie chciałby czuć się lepiej i mieć więcej energii oraz tryskać optymizmem? Może się to wydawać trywialne, ale tak naprawdę, nasz humor jest w pewnym sensie w bardzo mocnym stopniu uzależniony od tego, ile mamy energii. Na przykład, z klinicznego punktu widzenia, depresja wcale nie oznacza, że ktoś leży i co noc płacze w poduszkę. Depresja oznacza, że ktoś nie ma siły, by wstać rano, nic mu się nie chce i traci zainteresowanie czynnościami, które normalnie sprawiały mu przyjemność. Czyli, jakby to określić potocznie, osoba znajdująca się w w depresji może być zmulona, czyli mieć mniej energii. Przez większość czasu, zatem można by było to nazwać chronicznym brakiem energii. A gdy poziom tej energii się zwiększa, to nagle osoba zaczyna wykazywać pozytywne cechy i jej humor delikatnie się poprawia. Oczywiście nie twierdzę tutaj, że oddychając głęboko pozbędziesz się depresji, natomiast twierdzę, że głębokie oddychanie będzie miało bezpośredni wpływ na twoje poziomy energii oraz koncentracji, energii fizycznej jak i energii mentalnej. Następnie Następnie przejdźmy do głębokiego oddychania w biznesie. Głębokie oddychanie w biznesie pomaga przede wszystkim ukoić nerwy. Wspominałem już o aktywacji parasympatycznego układu nerwowego, co jest wywołane stymulacją nerwu błędnego, a nerw błędny może być stymulowany między innymi przez powolne wydechy. Jeżeli bierzesz zatem wdech, który trwa na przykład 2 czy 3 sekundy, po czym wykonujesz mikropauzę, a następnie wydech, który trwa dłużej, czyli powiedzmy 3, 4 lub 5 sekund, to w tym wypadku będzie się to uspokajało. A jak wiadomo, bywa to niezwykle przydatne w biznesie, kiedy cały dzień musimy chodzić na baczność i patrzeć, aby nic się nie spieprzyło. Dodatkowo techniki głębokiego oddychania można stosować doraźnie, to znaczy, jeżeli ma za chwilę mieć miejsce jakaś ważna rozmowa, a ty jesteś teraz zdenerwowany, rozpraszony, czy na przykład masz mało energii mentalnej i nie możesz zebrać myśli i się skupić, to możesz zastosować technikę głębokiego oddychania po to, aby wzmocnić swój poziom koncentracji, odświeżyć się mentalnie i przede wszystkim przywrócić swoje myśli do normalnego poziomu, do normalnego poziomu, czyli w tym wypadku przywrócić trzeźwe myślenie, jeżeli na przykład jesteś wzburzony i zdenerwowany. Taka sesja, która trwa 30 do 60 sekund, robi już naprawdę znaczną różnicę. Także, jeżeli wkurzyło cię coś w domu, na przykład kłótnia z małżonkiem, a masz za chwilę mieć ważną rozmowę, biznesową, to w tym wypadku pooddychaj sobie głęboko, choćby przez 30 sekund, i zauważysz, że czujesz się inaczej, Twoje myśli stają się klarowniejsze i przede wszystkim problemy dnia codziennego nagle rozpływają się w Twoim umyśle i przestają ci przeszkadzać. Jeżeli chodzi natomiast o sport, to mogę tutaj powiedzieć, że głębokie oddychanie nie tylko będzie bezpośrednio zwiększało Twój performance fizyczny, poprzez dostarczenie większej ilości tlenu do pracy. Narządów i mięśni, ale przede wszystkim zwiększy Twoją koncentrację, o czym mówiliśmy już wcześniej. Jednakże w sportach, na przykład sportach walki czy sportach drużynowych, jest to niezwykle istotne. Dlaczego? Dlatego, że liczy się tu na przykład czas reakcji, a gdy jesteśmy lepiej skoncentrowani, to możemy ten czas reakcji skrócić, co będzie powodowało, że zareagujesz szybciej i na przykład zrobisz unik przed uderzeniem przeciwnika, albo zauważysz piłkę lecącą w Twoim kierunku wcześniej. I dzięki czemu uda ci się przechwycić od przeciwnej drużyny. Dodatkowo, mało kto o tym wie, ale te techniki znajdują zastosowanie także poza boiskiem czy poza ringiem. To znaczy, możesz po ciężkim treningu zastosować uspokajającą technikę głębokiego oddychania, aby wybić się ze stanu sympatycznego, czyli ze stanu pobudzenia i aktywować ten słynny parasympatyczny układ nerwowy, który zrelaksuje twoje ciało szybciej. Ponieważ na treningu mamy dostarczyć stresorów w postaci odpowiednich bodźców treningowych, mających wywołać adaptacje fizjologiczne w naszym organizmie, a po treningu mamy się z tego zregenerować, to nie jest dla nas korzystne, jeżeli po treningu przez następną godzinę, dwie czy trzy nadal jesteśmy pobudzeni, ponieważ pobudzeni w języku naszego ciała oznacza zestresowani i to wcale nie da nam lepszych efektów, po prostu sprawi, że dłużej będziemy się regenerować. Jeżeli natomiast będziemy regularnie stosowali głębokie oddychanie jako metodę relaksującą po ciężkich jednostkach treningowych, to uspokoimy się szybciej, szybciej wprowadzimy stan homeostazy w swoim organizmie i zregenerujemy się szybciej. Z jednostki treningowej, co pozwoli nam, po pierwsze, mieć więcej energii na treningach, po drugie, wykonywać więcej jednostek treningowych, czyli jeżeli będziemy stosować głębokie oddychanie wraz z paroma innymi zabiegami, takimi jak na przykład medytacja, to zamiast trenować 3 czy 4 razy w tygodniu, będziemy w stanie trenować 5 razy w tygodniu i spokojnie się z tego regenerować. A przejście z na przykład 4 do 5 dni treningowych w tygodniu, to jest tak naprawdę zwiększenie Częstotliwości treningowej o 25%. Zatem łączna objętość w skali mikrocyklu, czyli tygodnia, wzrasta wtedy o 1 czwartą. I jeżeli zdążymy się z tego zregenerować do kolejnego tygodnia treningowego, to finalnie będziemy mieli nieco lepsze efekty, a to długofalowo robi ogromną różnicę. Jeżeli zatem porównalibyśmy sobie, jakie robimy postępy, nie stosując tego typu zabiegów przez na przykład cały rok treningowy. A później stosując takie zabiegi to w skali całego roku odkrylibyśmy, że zrobiliśmy znacznie większe postępy i że faktycznie warto zaimplementować coś takiego do swojej rutyny. Takie zatem są korzyści ze stosowania poprawnego głębokiego oddychania w życiu codziennym. Pamiętaj jednakże, że techniki, które teraz omówiłem są technikami bardzo podstawowymi, jeżeli chodzi o sam breathwork, czyli pracę z oddechem. Jeżeli natomiast chciałbyś nauczyć się bardziej zaawansowanych technik nie tylko oddechowych, ale także Technik medytacji, to kliknij w link, który znajduje się na dole ekranu w przypiętym komentarzu, a zaprowadzi cię on do mojego kursu medytacji. Kupując kurs przez ten link, otrzymasz 23% zniżki, które zostanie automatycznie doliczone do Twojego zamówienia. To znaczy, nie musisz w tym wypadku nic robić. Wejdź dokładnie przez ten link, znajdujący się w przypiętym komentarzu, a zniżka samoistnie doliczy się do Twojego zamówienia i kurs będziesz w stanie nabyć zrakowany. Rabatem. Na tym kursie nauczę Cię m.in. jak poprawnie oddychać, jak panować nad swoim umysłem i myślami, i przede wszystkim jak pracować z wewnętrzną energią swojego ciała, zwaną energią ki. A jeżeli ten materiał Ci się podobał i nauczyłeś się z niego czegoś ciekawego, to proszę zostaw subskrypcję, daj łapkę w górę i ustaw dzwoneczek, aby pozostać na bieżąco z nowymi materiałami, które postuję regularnie. Na dzisiaj to by było na tyle. Żegnam serdecznie i życzę Ci tego dnia.